temat sklepów zagranicznych w Polsce, a mianowicie ten film, o którym mówiłem wcześniej, że powiemy, że problem tak naprawdę stanowi to, że jest tak duża ilość tych sklepów, które nie należą do Polski, że są one całkowitym kapitałem zagranicznym i jakie ewentualne, jakie oczywiste skutki to robi uboczne dla zarówno naszego społeczeństwa, dla naszej gospodarki narodowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie sklepy najgorsze, jakie mogą być, to są sklepy oczywiście handlowe i jednostki usługowe zagraniczne, bo one po prostu wyrzynają nasze lokalne i drenaże środków, ale o tym dokładnie powiemy tutaj, bo starałem się bardzo krótko, aczkolwiek dosyć gęsto opracować tą problematykę, bo generalnie większość z nas idzie do sklepu zagranicznego, no bo do jakiego sklepu udajemy się? Do zagranicznego, bo tam jest taniej, tam jest większy wybór i tak dalej. I się co okazuje, że nasze sklepy padają i jeszcze inne złe następstwa to także ze sobą niestety pociąga. I tutaj Wam zacznę czytać. Zagraniczne sklepy w Polsce stanowią największy problem, a mianowicie może on się wydawać mniejszy niż faktycznie występuje. Problem ten dotyczy punktu gospodarczo-ekonomicznego, a także w pewnej mierze spraw fiskalnych, ogólnie finansowych. Zagranicznych sklepów w Polsce jest przeważająco więcej niż naszych krajowych. Ja to oczywiście nie mówię o małych warzywniakach, o małych sklepach spożywczych, małych delikatesach, tylko o punktach handlowych, w których jest duże zgromadzenie wielkopowierzchniowych sklepów. I generalnie myślicie od razu Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto, totalnie Biedronka, potem Merwa Merlin, oczywiście to już w budowlankę wchodzimy, Nomi, Castorama, Ikea i wszystkie inne i tak dalej. Można by wymieniać naprawdę długą, długą, długaśną listę, że po prostu by się nie wiadomo gdzie ona kończyła, bo te sklepy najbardziej rozpoznawalne, które po prostu są, do których chodzimy po różne produkty, zarówno budowlane, spożywcze, usługowe, jak banki często też, są po prostu kapitałem zagranicznym i forsę wyciągają z naszego kraju na zewnątrz. I generalnie szczególnie dotyczy to handlu spożywczego, elektronicznego, czyli oczywiście tutaj znowu Media Expert, Neonety, chociaż z Neonetem to nie do końca jestem pewny, ale generalnie tych większość sklepów, które sprzedają artykuły elektryczne, RTV, AGD, także są zagraniczne. Gospodarstwo domowego oraz budowlane są zagraniczne. Zagraniczne sklepy są większe, co jest oczywiste, bo ich powierzchnie są większe. Mają więcej asortymentu, przez co często tam także chodzimy bardziej, bo mamy do wyboru więcej różnych produktów oraz głośniejsze. A głośniejsze, chodzi tutaj oczywiście o kampanie marketingowe, posunięcia medialne i promocyjne, bo przecież lokalne sklepy naszych nie stać, aby... Bo widzieliście kiedyś reklamę warzywniaka lokalnego? Nie, bo to jest za mały sklep, za biedny, natomiast wielka sieć handlowa, która ma w tym kraju i w innych krajach swoje punkty sprzedaży, no może się reklamować w telewizji, może swoją gazetkę wydawać, jakieś tam aktualności swojej fanpage i tak dalej prowadzić. Może się promować po prostu wszędzie, bo ich na to stać. I dzięki tej promocji jeszcze większą kasę ciągną. Największy problem, jaki powstaje przy tak dużej ekspansji, jaka obecnie występuje w naszym kraju, a to trzeba podkreślić, w naszym kraju, dlatego że większa część krajów, tych bardziej cywilizowanych, bo myślę, że nikomu nikt nie sądzi, że nasz kraj jest z tych najwyższych cywilizowanych, jest taka, że w tych innych krajach, gdzie jest wysokie zaawansowanie techniczne, ekonomiczne i tak dalej, jest blokada, po prostu zagraniczny kapitał może co roku przypływać w jakiejś tam określonej ilości procentowej, natomiast u nas wolnym hurtem może wszystko naraz praktycznie dziabnąć i całą kasę z naszego kraju wywieźć za granicę. U nas nie ma jakichś norm regulujących takie postępowania zagranicznych sklepów. I wady. Wymieranie praktycznie lokalnych biznesów handlowych oraz usługowych, jak i bardzo mocne zablokowanie możliwości ich powstawania. Bo oczywiste jest, że jeżeli walną Wam Biedronkę blisko, to jaki sklep lokalny Wam się powstanie w jego obrębie? No nie ma szans, bo Biedronka go cenowo wykosi oraz powierzchniowo, że jest tam większa ilość asortymentu do wyboru. Większe sklepy zagraniczne w dosłownym znaczeniu wyrzynają mniejsze krajowe obiekty handlowe, głównie przez ceny i szerokość asortymentu, o czym wspomniałem wcześniej. Do tych cen trzeba jeszcze odnieść się w tym, że zobaczcie, że te sklepy, one mają w różnych miastach swoich punktów, po kilkanaście punktów w różnych krajach i taki sklep na przykład zamawiał jakiegoś producenta 100 ton jakiegoś produktu. Natomiast sklep lokalny ile może zamówić?
50 kartonów jakiegoś produktu, ten kto 100 ton weźmie, to rzuci sobie cenę, że on zapłaci 15% mniej za ten produkt od jednostki, bo bierze dużą jego ilość i on się może targować z producentem naprawdę poważnie. I jak nie weźmie kiedyś, uzależni od siebie producenta, to on powie kiedyś, że ja chcę za pół darmo i producent będzie musiał mu sprzedać, co było ostatnio niedawno dotycząca afery mlecznej, że oczywiście hipermarkety w pewnym sensie, powiedzmy, sobie szantażowały, czy jakbyście to określili, producentów mleczarskich, że nie wezmą od nich mleka, a praktycznie oni się od nich już uzależnili. Nie wezmą od nich mleka, producenci od razu splajtują, bo to był ich główny punkt zbytu. I następna sprawa. Inne kraje bardzo rozwinięte mają w planie niedopuszczanie dużej ilości kapitału zagranicznego. Dotyczy to oczywiście punktów handlowych i usługowych w tych sektorach, bo to walka o miliardowe dochody. Jeżeli by były oczywiście nasze krajowe jakieś sklepy, powiedzmy nie Biedronka zagraniczna, tylko jakiś tam krajowy nasz sklep, nazwijmy go oczywiście syntetycznie, sztucznie, powiedzmy sobie sklep o nazwie Patriota, i on by miał tak dużą ilość punktów handlowych jak inne sklepy te zagraniczne, to przecież tu chodzi o konkretne grube miliardy. Przecież te sklepy mają ogromne obroty, ogromne zyski. Zyski tych sklepów zagranicznych wyjeżdżają za nasz kraj, z naszego kraju po prostu wyjeżdżają, a krajowego sklepu by zostawały w kraju i by pracowały na ten, ja już nie mówię o ten, o zwiększenie tego kapitału krajowego, ale generalnie by w kraju ten fundusz pozostawał. I to jest bardzo istotna sprawa. Następny punkt. Nie wypuszczają kapitału, to jest miliardowy dochód. U nas jest tylko wolna amerykanka, co rujnuje krajową gospodarkę. Na pewno widzicie, że jeżeli gdzieś powstanie jakiś większy sklep, bardziej znany, to wszędzie w koło wszystko, praktycznie te mniejsze się zamyka, bo nie wytrzymuje konkurencji z zagranicznym sklepem. Oczywiście miejsca pracy poleciały, bo dużo małych sklepików się w koło tych większych zagranicznych zamyka, a w tych zagranicznych sklepach oni zatrudniają generalnie małą ilość ludzi, a tym ludziom dodatkowo płacą groszówki. Ludzie zarabiają grosze, mimo że już zarabiają miliony dla tego sklepu. Następny punkt. Kolejny bardzo ważny punkt to ekonomicznie zwany drenaż środków finansowych. Jeżeli studiowaliście ekonomię lub ekonomiczny jakikolwiek kierunek na swoich studiach, to być może został u Was poruszony temat, a mianowicie nazewnictwo drenaż środków finansowych. Czyli generalnie opisowo, jakbym miał powiedzieć, co to jest. Pomyślcie, że zamiast rury do gazu podłączona jest rura do naszego kraju, przez którą forsa wypływa. Forsa dosłownie zostaje wyciągana z naszego kraju, między innymi też z naszych kieszeni, i ona wypływa na zewnątrz. To jak generalnie macie dwie szklanki wody i z jednej przelejecie trochę do drugiej, no to wiadomo, że jedna jest bardziej wtedy pusta. I oczywiście w naszym kraju też mniej kasy ogólnie jest na aktywa i tak dalej, na rozruch, bo ona po prostu wyjeżdża za granicę. Oczywiście gotówka wirtualna, ale to też jest gotówka. Zyski tych zagranicznych obiektów wychodzą po prostu za granicę, co wpływa na zmniejszenie zasobów finansowych w kraju, z którego one wypływają. To, co powiedziałem wcześniej, sprawa oczywista. Najgorszymi obiektami tego typu są sklepy i punkty usługowe zagraniczne. O ile firmy i fabryki z zagranicznym kapitałem są jak najbardziej ok, no bo zobaczcie, postawią wam fabrykę, to wy nic w niej nie kupujecie, nie musicie w niej nic kupywać. Ona zatrudnia pracowników, ci pracownicy mają kasę, oni mogą wydać niestety w zagranicznych sklepach, ale to problem jest sklepów. Zagraniczne fabryki, zagraniczny kapitał, czyli kapitał obcy, generalnie nie jest zły, jeżeli dotyczy fabryk, jakichś tam inwestycji produkcyjnych, jakąś dobro. Natomiast nie takich, które będą kasę zgarniały z naszego kraju i wywoziły za granicę, tylko które będą wytwarzały dobra w tym kraju i te dobra same wywożyły, ewentualnie sprzedawały na rynku krajowym, jak i zagranicznym, ale które nie będą punktem handlowym lub usługowym. Następny punkt. Osoby pracujące w obiektach takich zazwyczaj zarabiają bardzo mało. Personelu jest tam także bardzo mało i jest to nieporównywalne po prostu do zysków, jaki generuje sklep. Wyobraźcie sobie dowolny sklep zagraniczny w waszym otoczeniu i pomyślcie, ile on może mieć dochodów. Jeżeli myślicie, że sklep taki podobny do Netto, Biedronki, Lidla, że on ma około 100 tysięcy obrotu miesięcznie, to jesteście prawdopodobnie w dużym błędzie, bo on może mieć 500 tysięcy, on może mieć milion,
obrotów. Oczywiście obroty to nie zysk, potem z niego trzeba wyłuskać jeszcze zysk, ale zysk też jest w wielu set tysiącach i on sobie oczywiście wyfrunie z naszego pięknego i tak dalej. Następna sprawa. No i tutaj praktycznie już jedyną alternatywą jest ograniczenie na wzór innych krajów o maksymalnie nasycenia kapitałem zagranicznym w strefie handlu, aby zatrzymać rujnowanie kapitału krajowego oraz możliwości jego powstawania. I praktycznie warto wspomnieć o tym, że nikt od zera, po prostu jeżeli wy nagle chcecie założyć swój sklep jakiś tam lokalny, to nie, praktycznie nie macie szans nawet wystartować, jeżeli znajduje się większy sklep zagraniczny. I generalnie tu jest ten problem, że kapitał nasz, nasze potencjalne możliwości są także zablokowane i nawet nie wystartujecie. Kasa z naszego kraju wyjeżdża, my mamy kasy coraz mniej. Ludzie, którzy zarabiają w tych sklepach, zarabiają grosze i to jest praktycznie, to jest jakiś ułamek procenta, które sklep generuje dochody wyjeżdżające za granicę. Lokalne sklepy zostają zamykane, przez co ludzie, ci pracujący w tych lokalnych biznesach, stracili pracę. My, jako powiedzmy sobie, każdy jakby chciał być tym przedsiębiorcą, założyć działalność gospodarczą, to praktycznie nie ma szans w strefie handlu tego typu, bo po prostu te sklepy go większe zeżrą, mimo że one te ceny mają często nawet wyższe niż w innych sklepach, ale one go wykończą ilością nawet asortymentu, bo ludzie lubią mieć wybór. Ludzie widzą jedne dechy, to one pójdą do sklepu, gdzie będzie tych desek do wyboru 15, mimo że wszystkie poszczególne będą droższe, to i tak wybiorą ten sklep, gdzie po prostu ich jest więcej. Dlatego, jeżeli im więcej powstaje tych sklepów w Polsce, to tym więcej dostajemy my tak naprawdę rózgą po plecach i tym mniej mamy gotówki. A w Polsce no, ile sklepów powstaje rocznie, no to chyba sami widzicie. I tutaj taka moja prywatna jeszcze dygresja, że zobaczcie taką sprawę. Sklep jakiś powstaje, powiedzmy 1200 sklep w Polsce powstał w pewnej sieci handlowej. Polacy świętują, flagi, wszyscy się cieszą, machają, zajebiście ogólnie. Sklep pierwszego, czy tam pierwszego dnia tygodnia będzie miał taniej te kilka asortymentów, czyli generalnie na tej samej zasadzie, co działa, co oswojanie dzikiego zwierzęcia, czyli po prostu rzuca mu się żarcie trochę bliżej i się zbliża. Ten dziki zwierz się zbliża do nas, bo blisko ma żarcie, potem karmi się go z ręki i on jest do nas oswojony. Tak samo działają sklepy. Pierwszy ten czas, żeby było taniej, żeby ludzie nauczyli się do niego chodzić, a potem, żeby już im coś tam w głowie się kołatało, że tam można coś taniej kupić. Działa na tej samej zasadzie, co oswajanie dzikiego zwierzęcia żarciem. Po prostu niższe ceny w tych sklepach nowych zagranicznych. Polacy świętują, że ich kasa po prostu będzie wyjeżdżała za granicę, oni będą coraz biedniejsi i wszystkie swoje gotówkę, całą swoją gotówkę, wypłatę i tak dalej, tą wolną po opłatach, zostawiali w tych sklepach zagranicznych, które zaraz wyfrunie za granicę i pogłębi jeszcze bardziej dołek ten gospodarczy i możliwości ekonomiczne tego kraju. Polacy świętują otwarcie nowego zagranicznego sklepu. Temat dyskusyjny. Mam nadzieję, że sami w komentarzu napiszecie poniżej, co myślicie o tej sprawie powstawania sklepów zagranicznych w naszym kraju? Czy to na pewno jest takie fajne? Oczywiście cieszymy się, ceny są niższe, możemy coś taniej kupić, zarobki są niskie, ale może te zarobki są coraz niższe przez to, że jest coraz więcej też tego kapitału zagranicznego w punkcie handlu i w punkcie usług, a nie dlatego, że po prostu same z siebie się niskie wypłaty biorą i giną miejsca pracy. Temat warty przemyślenia. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzu, co sami o tym sądzicie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Czekam na komentarze i udział w dyskusji. Cześć.